Dzień dobry. No, tak jak pan prezes powiedział, jedziemy do Gdańska na normalny mecz. Nikogo absolutnie nie lekceważymy. Nie ma też żadnych stawki 50% ani oszczędzania kogokolwiek. Jedziemy normalne zawody do Gdańska. Wszystko się może wydarzyć, więc przygotowujemy się do tego meczu normalnym trybem. Może troszeczkę uszczuplony dzisiaj skład treningu z racji po pierwsze częstych startów, czy choćby wczorajszych eliminacji ćwierćfinału Mistrzostw Polski. Natomiast na pewno pojawi się na treningu Jarek Hampel, który przez ten tydzień troszeczkę odpoczywał po tym upadku w ostatnim Grand Prix w Pradze i trudnym meczu z Gorzowem. Także dzisiaj taka dla niego rozjazdka. Oczywiście juniorzy, młodzież, którym jazdy nigdy za wiele w komplecie. Także na pewno dzisiaj będzie to troszeczkę spokojniejszy nieco trening, ale równie pożyteczny. No to nie jest jakiś niezwykle wymagający tor technicznie, tak? No jest na tyle może bardziej specyficzny z tego tytułu, że geometria jego jest taka bardziej wagrawka, tak? Dłuższe, proste, ciaśniejsze łuki, stąd trudniej może tam o jakieś spektakularne akcje i ściganie się jakieś z fantazją ogromną, ale no, tam trzeba się skupić na kilku elementach, przede wszystkim na starcie i na tym, aby nie popełniać błędów. Na pewno groźny tam będzie czy Lindgren, czy Madsen, no, również Krystian Pieszczek, który notuje tam bardzo dobre występy. No, trzeba na nich na pewno szczególną uwagę położyć, także no, myślę, że przypilnujemy tak, aby było dobrze. Chciałem zapytać o juniorów. Tutaj żadnych zmian nie będzie, bo mówiłeś ostatnio, że za danym strzelcem trzeba bardzo mocno popracować po jego ostatnim udanym występie. Tutaj się może coś zmienić, jeśli chodzi o skład? Tak, temat jest otwarty. Na pewno wystąpi Kamil Adamczewski. Ale co do drugiego juniora, myślę, że po dzisiejszym treningu będziemy mogli coś więcej powiedzieć. Na pewno Adam Szczelec musi przemyśleć swoją postawę, podejście do zawodów, w ogóle do tego sportu. Niestety już chyba po raz kolejny, no ale trudno, no, jeżeli nie będzie jakichś widocznych rezultatów ani jego pracy, no to nie wróżę mu jakiejś długiej przyszłości w żużlu. No musi to w końcu zrozumieć, że żużel to jest naprawdę ciężka praca i 20 godzin na dobę myślenia o tym temacie.